Przepraszam, czy ktoś z Was myśli, że Mikołaja nie ma? Że nie istnieje? No jeżeli tak myślisz, to jesteś w błędzie. Mikołaj istnieje. Każdy dla kogoś może być świętym Mikołajem. A nasz Mikołaj istnieje i prosi Cię, abyś się uczył matematyki, abyś rozwiązywał zadania. Dlatego zapraszam Cię bardzo gorąco na Mikołajki w iKamat. Zadanie numer 1, które święty Mikołaj przygotował dla Ciebie 6 grudnia, brzmi następująco. Góra, na której położona jest fabryka zabawek świętego Mikołaja w Laponii, ma kształt stożka, którego kąt rozwarcia x opisany jest równaniem. Sinus 6x dodać cosinus 3x równa się 2, sinus 3x dodać 1, gdzie x należy do przedziału od 0 do pi. Naszym zadaniem jest wyznaczyć x, czyli mamy wyznaczyć kąt. Oczywiście jest to zadanie na wygląd, trochę trudne, jak na dzień, kiedy dajemy wszystkim prezenty, aczkolwiek dasz Mikołaj w iKamat, to jest Mikołaj wymagający. To nie jest Mikołaj, który daje za nic prezenty, prawda? W związku z tym chcę ten Mikołaj, żebyśmy to rozwiązali. Po pierwsze, patrzymy sobie tak, to równanie jest to równanie trygonometryczne dosyć trudne. Fajnie by było wszystko przenieść na jedną stronę i wtedy będziemy się bawić dalej. Czyli tak, sinus 6x dodać cosinus 3x odjąć 2, sinus 3x odjąć 1 równa się 0. Co możemy zauważyć? Możemy zauważyć, że tutaj mamy taki argument 3x, tu mamy argument 3x, a tu mamy 6x. Na pewno pamiętasz, był taki wzór, ja go tutaj napiszę, na sinus podwojonego kąta, sinus 2 alfa. To się równa 2 sinus alfa cosinus alfa. I teraz sinus 6x rozpiszemy właśnie tym wzorem, czyli będzie tak 2 sinus 3x cosinus 3x, a resztę przepiszę, dodać cosinus 3x minus 2 sinus 3x minus 1 równa się 0. Co ja mogę zauważyć? Mogę zauważyć, że z tych dwóch pierwszych elementów, które podkreślę tutaj, mogę wyciągnąć przed nawias cosinus 3x. No to wyciągam cosinus 3x, otwieram nawias i co mi zostanie? 2 sinus 3x dodać 1. Teraz z tych dwóch kolejnych elementów mogę wyciągnąć jedynie minus 1. No ale dobra, i minus 1. Otwieram nawias, zostanie mi 2 sinus 3x dodać 1. To wszystko równa się 0. Co dalej robimy? Oczywiście, jak metoda grupowania mówi, teraz muszę zwinąć to w dwa nawiasy, czyli 2 sinus 3x plus 1 w jednym nawiasie, a w drugim cosinus 3x i minus 1. Jak odejmę to i to, prawda, wyciągnę znaczy się przed nawias tutaj, to będę miała cosinus 3x minus 1. I to się równa 0. Kiedy z iloczynu dwóch liczb wyjdzie 0? No wtedy, kiedy albo pierwszy czynnik jest 0, albo drugi czynnik jest 0. Czyli właśnie to robimy. 2 sinus 3x plus 1 równa się 0, bądź cosinus 3x równa się od razu 1, jak przeniesiemy. Dobrze? No to jak tu przeniosę, czyli będę miała 2 sinus 3x równa się minus 1, podzielimy przez 2, mamy sinus 3x równa się minus 1 druga. Ja może podkreślę do tego momentu, takie mamy równanka. I teraz co dalej? Otóż cosinus 3x równa się 1. Przygotowałam tutaj wykresy, tak, żeby były już gotowe, żeby nie musiała tego rysować. Wykresy funkcji sinus, takiej standardowej, funkcji sinus x i cosinus x. Sinus jest niebieski, a cosinus jest czerwony. I teraz, kiedy cosinus osiąga wartość 1? Patrzymy sobie. 1 jest w tym miejscu, czyli dla x równego 0, ale u nas to będzie 3x równa się 0 plus i następna 1 jest dopiero za okres. A okresem kosinusa oczywiście jest 2pi, piszemy 2kpi, gdzie k należy do liczb całkowitych. No to teraz tak, pasowałoby to podzielić przez 3 obustronnie. No 0 jak podzielę przez 3 jest dalej 0, dodać 2 trzecie kpi. Czyli w zasadzie mogę ostatecznie napisać, że x to jest 2 trzecie kpi. Ja oczywiście miałam to rozwiązać w takim narzuconym przedziale, ale na razie tak zostawię. Teraz przejdźmy do dalszej tutaj części. Otóż sinus 3x ma się równać minus 1 druga. No i teraz patrzymy sobie na wykres sinusa. I tak, sinus 3x
My mamy narysowany wykres sinusa, więc ja będę na sinusie bazowała, a 3x będę przepisywała, bo tak to powinno się formalnie robić. I teraz tak, dla jakiego argumentu, jak pamiętasz z tabelki, dla jakiego argumentu sinus wynosi 1 druga? No 1 druga tutaj jest osiągnięta dla pi szóstych. Więc automatycznie tutaj, licząc fajnie po kratkach, mamy tutaj 5 szóstych pi. Czyli 1 druga jest w tym, tutaj jest kropeczka i tu jest kropeczka. Ale skoro jest podane minus 1 druga, to znaczy, że ze względu na to, że funkcja sinus jest funkcją nieparzystą, będzie tutaj ładnie to odbite i będziemy mieć w tym miejscu i w tym miejscu. Czyli ja tego liczyć nie muszę, bo ja mogę od razu powiedzieć, że to jest minus pi szóstych, a tutaj minus 5 szóstych pi. No i tak też zapiszę. Tylko nie x, tylko 3x równa się minus pi szóstych plus 2k pi, jak wskazuje, jak sugeruje to okres sinusa, lub 3x to się równa minus 5 szóstych pi plus 2k pi. Oczywiście k należy do liczb całkowitych, napisałam tutaj, dotyczy wszystkiego tutaj, co wyznaczamy. No to jak podzielę przez 3, to mam x równa się minus pi 18 plus 2 trzecie k pi. I jak tu podzielę przez 3, to mam x równa się minus 5 18 pi plus 2 trzecie k pi. Oczywiście nie jest to koniec, prawda? Dlatego, że muszę się teraz odnaleźć w tym moim przedziale. Muszę się odnaleźć w tym moim przedziale, a mam takie rodziny rozwiązań. Wiesz, funkcja sinus i kosinus to jest funkcja okresowa, czyli rozwiązań takiego równania, czy też takiego jest nieskończenie wiele. Mówimy na to pewne rodziny rozwiązań. Więc ja mam tutaj jedną rodzinę rozwiązań, drugą rodzinę rozwiązań, trzecią rodzinę rozwiązań. Za k mogę postawiać tylko liczby całkowite. Tylko liczby całkowite. Ale ja teraz muszę tak wymyślić, tak podstawić, prawda, żebym się mieściła w tym przedziale. Więc zastanówmy się tak, czy za... Może zaczniemy od punktu takiego startowego, czyli najpierw będziemy dla k podstawiać, może tu będę pisała na tym, czyli tak, mogę najpierw dla k równego 0. Jeżeli k będzie równe 0, popatrzmy, to jak k będzie równe 0, to jak tu podstawię 0, to wiedziemy x równa się 0. Czy 0 się zgadza? Oczywiście. Czyli x jest równe 0. Ale jak tu podstawię k równe 0, to mi wyjdzie minus pi nad 18, nie pasuje do przedziału, i minus 5 18 pi nie pasuje do przedziału. Więc dla k równego 0 mam tylko tyle. No to teraz gdybym dla k teraz równego 1, no bo idźmy w tą stronę, prawda? Dla k równego 1. No więc jak za k podstawię 1, to popatrz, mam 2 trzecie razy 1, czyli 2 trzecie pi, no pasuje nam do tego przedziału, czyli 2 trzecie pi sobie zapisujemy, no i mamy. Ale zastanówmy się, czy jak ja za k tu podstawię 1, to czy czasem nie będzie to też należało? No musimy sobie to obliczyć. Czyli liczymy x to się równa minus pi nad 18 dodać, jak za k podstawię 1, to będę miała 2 trzecie pi. 2 trzecie pi. No to wspólny mianownik, czyli minus pi 18 dodać razy 6, to będę miała 12 18 pi. Czyli to się równa 11 18 pi. Zgadza się? Może tutaj należy do tego przedziału? No jak najbardziej. Może należeć. Czemu nie? No to w takim wypadku podstawiam jeszcze to ostatnie, to będę tu pisała. X to się równa minus 5 18 pi. Dodać, już nie będę pisała 2 trzecie pi, tylko od razu tak jak tu napisałam sobie 12 18 pi. Czyli od razu rozszerzyłam sobie tutaj razy 6 i będę miała 7 18 pi. Czy zgadza się w tym przedziale? No jak najbardziej zgadza mi się w tym przedziale, no to dlatego też zapisaliśmy sobie i mamy, tak, podkreślę, to mamy i to tutaj mamy. Mamy takie cztery rozwiązania. No to tak, zastanówmy się, czy za k byłby sens podstawiać 2. No gdybym za k podstawiła 2, to tu bym miała 4 trzecie pi, wyszłoby mi poza przedział. Gdybym za k tutaj podstawiła 2, to bym miała, jakbym tutaj miała 24 18 minus 5, to bym miała już 19 18 pi, czyli wyszłoby poza przedział. Jakbym tutaj podstawiła 24 18 minus 1 18, 23 18, wyszłabym poza przedział. A gdybym podstawiła k ujemne, no to tak, tu będzie liczba ujemna, tu będzie liczba ujemna, tu będzie liczba ujemna, a nie może być, bo jest narzucony przedział od 0
do pi. No i teraz ostateczną odpowiedź powinniśmy zapisać, że mój x powinien należeć do takiego zbioru. To jest 0, oczywiście 2 trzecie pi, oczywiście 7 osiemnastych pi i oczywiście 11 osiemnastych pi. No ale wiesz, wracając do treści zadania, że góra, na której położona jest fabryka, ma kształt stożka, którego kąt rozwarcia x opisany jest równaniem, no to troszkę, jeżeli to jest zadanie z życia wzięte, prawda, to, które tutaj wymyśliłam, z życia wzięte, to mimo tego, że jest przedział od 0 do pi obustronnie domknięty, no to kąt rozwarcia stożka nie może być 0, więc to 0 musimy wykluczyć z naszej odpowiedzi, ze względu tylko na to, że jest to zadanie praktyczne. A nie ze względu na to, że ja tutaj podałam taki przedział, prawda? Jest to zadanie praktyczne, więc muszę odrzucić. Tu jest kąt jak najbardziej, taki może być, taki kąt. No bo wiesz, to są kąty w pierwszej i drugiej ćwiartce, czyli i ostre, i rozwarte. No ale tutaj kąt 0 stopni, wiadomo, że jak to góra, no to taki kąt być nie może. Więc tak rozwiązaliśmy zadanie. Gdybym to zadanie nie umieściła w kontekście góry świętego Mikołaja, stożka, kąta rozwarcia, to oczywiście to 0 byłoby poprawnym rozwiązaniem. Zadanie numer 2. Adaś długo czekał na 6 grudnia. W końcu nadszedł upragniony czas i przyszedł święty Mikołaj z dwoma worami pełnymi prezentów. Jest to, widzisz, zadanie z treścią, dlatego żeby nie przedłużać, to ja może zacznę od razu analizę. Czyli święty Mikołaj przyszedł do niego z dwoma worami pełnymi prezentów. No to może narysujmy sobie pierwszy worek i drugi tutaj worek narysujemy. I w pierwszym worku było 6 samochodzików i 4 lalki. W drugim natomiast worku były 4 samochodziki i 6 lalek. Adaś miał trudne zadanie od Mikołaja. Miał bowiem rzucić symetryczną sześcienną kostką do gry. Jeżeli wypadła liczba mniejsza od 3, losował jedną zabawkę z pierwszego worka. W przeciwnym wypadku rzucał monetą. I jeśli wyrzucił reszkę, losował jedną zabawkę z pierwszego worka. A jeśli zaś wyrzucił orła, losował kolejno 2 zabawki z drugiego wora. Dobrze, za chwileczkę będę dalej czytała. Na razie spróbujmy sobie to zobrazować. Najlepiej w zadaniach takich nietypowych, tak jak to jest zadanie nietypowe, najlepsza będzie metoda drzewka. Otóż przyszedł do Adasia Mikołaj i powiedział mu tak. Masz, Adasiu, mój drogi, rzucić kostką. I teraz. Kostka jest taka zwykła. Jak gracie gry planszowe albo graliście, to wiecie, że kostka sześcienna ma 6 ścian i na każdej ściance są cyferki od 1 do 6. I teraz, jeżeli wypadła, czyli startuję z drzewkiem tutaj, jeżeli wypadła Jasiowi liczba mniejsza od niż 3, czyli co mogło wypaść? Albo 1, albo 2, tak? To będzie losował z pierwszego worka. Natomiast jeżeli wypadło w przeciwnym wypadku 3, albo 4, albo 5, albo 6, to będzie niestety ten Adaś teraz rzucał monetą. No takie zadanie ma do wykonania. No to tak, jaka jest szansa, że Adasiowi wypadnie 1 albo 2? 2 możliwości na wszystkich 6, bo na kostce jest 6 ścianek. Tutaj oczywiście mamy, widzimy 4 możliwości na 6. No i co się dzieje dalej? Dalej się dzieje tak, że pisze, jeżeli wypadła liczba mniejsza niż 3, czyli tutaj, losuje jedną zabawkę z pierwszego worka. Czyli co ten Adaś mógł wylosować? No albo samochodzik, albo lalkę. Jaka jest szansa na wylosowanie samochodzika? No 6 na 10 zabawek. Natomiast na lalkę 4 na 10 zabawek. Dobrze, no to co się dzieje dalej? W przeciwnym wypadku rzuca monetą. No to jak rzuca ten Adaś monetą, no to on może wyrzucić albo reszkę, albo orła. No wiemy, jak wygląda moneta. Ma 2 strony, reszka orzeł. Czyli jaka jest szansa na reszkę? 1 na 2. Na orła? 1 na 2. I teraz tak. Jeżeli wyrzucił reszkę, to losował jedną zabawkę z pierwszego wora. Czyli tak jak wcześniej. Czyli mógł wylosować albo samochodzik, albo lalkę. Samochodzik, szansa na niego to jest 0,6, a szansa na lalkę 0,4. Natomiast jeżeli wypadł mu orzeł, losował kolejno 2 zabawki z drugiego wora. Czyli Mikołaj dał mu szansę wylosowania sobie 2 zabawek.
Czyli co? Jak wypadł mu orzeł, to z drugiego worka, to jest pierwszy worek, to jest drugi worek. I teraz z tego drugiego worka mógł co wylosować? Najpierw kolejno, czyli najpierw wkłada rękę, wyciąga jedną zabawkę. Albo się mu trafił samochodzik, albo laleczka. Samochód. 4 samochody na 10, a lalka 6 na 10. I teraz co? On sobie jak już wylosował, to sobie zatrzymał, nie? I on teraz wkłada znowu rękę do tego worka. Co się mógł wylosować? Co się mogło wylosować? Albo samochodzik, albo lalka. I teraz popatrz, jak już wylosował jednego samochodzika, samochodzików już ubyło. Zostały 3 na 9 wszystkich zabawek. No a lalek nie ubyło, czyli jest 6 tym razem na 9. No to tak, jak się mu pierwsza lalka wylosowała, no to mógł albo samochód ku jego zadowoleniu, albo lalka. To teraz samochodzików mu nie ubyło, było 4, ale już na 9. Natomiast lalka ubyła jedna, bo już jedną sobie trafił, czyli jest 5 na 9. I to jest nasze drzewko. Ono, popatrz, jest takie dosyć skomplikowane, bo tu jest takie krótsze, tu jest takie troszkę dłuższe, a tu jest najdłuższe. No to są takie zadania właśnie już bardziej rozbudowane. I teraz mamy policzyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że Adaś będzie smutny. Adaś będzie smutny, po prostu będzie smutny. Tak sobie zapiszemy, będzie smutny. I napisane w nawiasie to znaczy, że nie wylosuje ani jednego samochodzika. Po prostu żadnego samochodzika. Popatrzmy, w której to sytuacji Adaś będzie smutny. Czy tu będzie smutny? No nie, bo ma samochodzik. Tu będzie smutny? Tak, bo ma lalkę. No to patrzmy, tu ma samochodzik, to nie smutny, tu ma lalkę, smutny. Teraz, tutaj mam więcej może być, o, 2 samochodziki, ale będzie szczęśliwy, nie? To nie zaznaczam. Tu samochodzik z lalką, no to nie będzie smutny, bo ma samochodzik. Tutaj lalka z samochodzikiem też ma samochodzik, nie będzie smutny. Lalka, no będzie Adaś smutny. I ja mam policzyć prawdopodobieństwo właśnie tego zdarzenia, że on się zesmuci. Jaka to była zasada, jak to się liczyło prawdopodobieństwo na drzewku? Po prostu się mnożyło z samego czubka drzewa aż do samego kółeczka czerwonego u mnie. Czyli patrzymy, 2/6 razy 4/10. Dodać. Lecimy z czubka. 4/6, następna gałąź 1/2 i następna gałąź 4/10. Chodzi o to, żebyś z samej góry dostał się do czerwonego kółeczka. No i ostatnie mamy. 4/6 razy 1/2 razy 6/10 razy 5/9 i dostałam się do kółeczka. No i teraz to muszę policzyć. Oczywiście będziemy liczyć, chcemy skracać, żeby mieć po prostu łatwiejsze mnożenie, prawda? Czyli tak, 2 skrócimy sobie przez 2 i z 6 przez 2 to będzie 3, 4 z 10 jeszcze skrócimy to będzie 2, 5. Teraz tutaj, no już więcej nie skrócimy, teraz tutaj. 4 skrócimy, to będzie 2, tu będzie 3. Tu jeszcze tą 2 skrócimy sobie i będzie tutaj 2. I jeszcze sobie tą 2 możemy z 10, czyli będzie 1, a tu będzie 5. No teraz tu skracamy. Tu oczywiście przez 2, tu przez 2 to 3. Teraz tak, ta 2 z tą 2 nam się skróci. No to jedyneczki nie będę już pisała. Teraz tak, ta 6 skróci się nam z tą 3 tutaj, czyli 1, a tutaj 2. No to dalej skracajmy, to teraz nam się ta 5 tutaj skróci z 10, to będzie 2. No i popatrzę, że nam się 2 z 2 skróci, więc super nam się poskracało, pięknie. Zobaczmy, co zostało. 2/15, dodać, 2/15, dodać. No i tu nam się pięknie poskracało, wyszło nam 1/9. No to oczywiście musimy ustalić wspólny mianownik. Myślę, że tutaj w zupełności wystarczy 45, prawda? Czyli 45 ustalamy jako wspólny mianownik. I teraz tu będzie 3 razy 2, czyli 6. Tu znowu będzie tak samo 6, a tu będzie 5. Czyli mamy wynik 6, dodać 6, 12, dodać 5, to mamy 17/45. I to jest prawdopodobieństwo tego, że Adaś po odejściu Mikołaja będzie smutny. Ja tego Wam nie życzę. Chcę, żebyście byli radośni, jak otrzymacie prezent na Mikołaja. Zadanie numer 3. Elfy produkują zabawki dla grzecznych dzieci, pomagając w ten sposób Mikołajowi. W pierwszym dniu pracy powstało 6 zabawek, a w każdym kolejnym 2 razy więcej niż w poprzednim. Oblicz, po ilu dniach wyprodukują w sumie
1530 zabawek. No i zapiszemy sobie. Czyli tak, w pierwszym dniu wyprodukowały 6 zabawek. Tak na razie sobie zapiszemy. A w każdym kolejnym dniu 2 razy więcej. Czyli tu będzie 12, później będzie 24, 48 i tak dalej. Nie wiemy przez ile dni produkują, czyli ilość dni najczęściej oznaczamy N, prawda? To jest, możemy zapisać ilość dni. I mamy to obliczyć, żeby w sumie było 1530 tych zabawek. Czyli, popatrzmy, już na pewno zauważasz, że jest to ciąg, oczywiście geometryczny. Jak to podzielę, wyjdzie 2, to podzielę, wyjdzie 2, to podzielę, wyjdzie 2. Prawda? Jest to ciąg geometryczny. Czyli Q będzie równe 2, a 1 jest równe 6. I jeszcze mam podane, że w sumie wyprodukują 1530 zabawek. W sumie 1530 zabawek. No to przypomnijmy sobie, jaki był wzór na sumę. Może od tego zacznijmy. Sn to się równa A1 raz 1 minus Q do n tej nad 1 minus Q. Oczywiście, gdy Q było różne od 1, no u nas tak się to właśnie dzieje. Sn to jest 1530, to się równa A1, no to mamy 6 razy 1 minus Q to mamy 2 do potęgi n tej nad 1 minus 2. No to musimy sobie dalej poradzić. Czyli tak, 1530 to się równa 6 razy. I teraz 1 minus 2 do n tej nie umiem policzyć, ale za to 1 minus 2 to jest minus 1. To co zrobimy? Może tą minus 1 pomnożymy tutaj, czyli będziemy mieć 1530, to się równa minus 6 i w nawiasie 1 minus 2 do n tej. Jeżeli komuś nie podoba się ten minus, który ja ten minus po prostu tutaj wsadziłam przed szóstkę, ale jeżeli Wam się nie podoba, to oczywiście ja tego minusa mogę pomnożyć nawias, czyli będę miała 2 do n tej minus 1. Teraz co zrobimy dalej? No, pasowałoby nam oczywiście to podzielić, czyli podzielimy sobie obustronnie przez 6. 1530 podzielone przez 6, to mamy 255 równa się 2 do n tej minus 1. No i teraz przenosimy sobie, czyli będę miała 256 równa się 2 do n tej. I to jest takie prościutkie, banalne równanie wykładnicze. Żeby je rozwiązać, to albo pamiętasz, że 256 to jest 2 do, i teraz uwaga, do której? Do 8. Równa się 2 do n tej. Jeżeli nie pamiętasz, to musisz sobie mnożyć 2 razy 2 na kalkulatorze razy 2 razy 2 i wyjdzie Ci, że właśnie 2 do 8 da Ci 256. No i z tego oczywiście wnioskujemy, że n jest równe 8. Czyli odpowiedź po ilu dniach? Po 8 dniach. Myślę, że to taka krótka odpowiedź, oczywiście tam trzeba byłoby ładnie tekstem zbudować. Myślę, że część z Was mogłaby zrobić w ten sposób zadanie, czyli tak, wypisać sobie pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty, piąty i tak dalej, wypisać sobie kilka dni i pododawać na kalkulatorze. No, oczywiście wynik otrzymalibyście poprawny, natomiast tutaj jest polecenie oblicz, wyznacz, no to wiesz, musimy się tutaj jakoś to odnaleźć, jakiś zapis, jakiś zauważyć ciąg, no w końcu to matematyka i jej zastosowanie w życiu codziennym. Popatrzcie, nawet Mikołaj, żeby rozdysponować dobrze zabawki, musi się wcześniej przygotować do jej produkcji, no elfy mu pomagają. Dwa razy więcej w ciągu dnia robią zabawek i zajęło im tylko 8 dni, żeby tych zabawek było aż 1530. Pomyślcie, ilu dzieciom pomogą te elfy i ilu dzieciom Mikołaj sprezentuje te zabawki. Zadanie numer 4. Teraz czas na geometrię. I nie myślcie sobie, że Mikołaj nie potrafi skonstruować zadania z geometrii, żeby było takie ciekawe. No to popatrz. Elf Antoni mieszka w pokoju, który ma kształt czworokąta o wierzchołkach A, B, C, D. No taki sobie pokój wymyślił elf Antoni. I mamy podane o kolejnych bokach długości. AB wynosi 2, podpiszę. BC też wynosi 2. CD to jest pierwiastek z 3 i AB pierwiastek z 5. Na czworokącie tym można opisać okrąg, dlatego ja właśnie ten okrąg tutaj opisałam. Wiedząc, że miary kątów przy wierzchołkach A, B i C w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny, oblicz pole tego mojego pokoju, to znaczy nie mojego pokoju, pole powierzchni pokoju Elfa Antoniego.
Bardzo ważna rzecz, którą tutaj musimy zaznaczyć, to jest to, że te kąty przy wierzchołkach A, B i C tworzą ciąg arytmetyczny. I myślę, że to od razu zapiszmy, żeby ciąg był arytmetyczny, to tak, ten kąt mogłabym sobie, a może tak zapiszę, kąt przy wierzchołku A, kąt przy wierzchołku B, kąt przy wierzchołku C. I teraz tak, żeby one tworzyły ciąg arytmetyczny, to nie wiem, ile wynosi kąt przy wierzchołku A. Tam jest zaznaczone, że kolejna, w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Czyli tu niech będzie alfa. No to skoro arytmetyczny, to tu jest alfa, dodać coś tam, jakieś R. To skoro mamy ten kąt C, to będzie alfa, dodać 2R. Czyli mogłabym to napisać na rysunku, ale na razie może nie będę pisała. Na pewno Ci się kojarzy twierdzenie, które mówiło o tym, kiedy na czworokącie możemy opisać okrąg. Otóż możemy opisać okrąg wtedy, kiedy sumy przeciwległych kątów wynoszą 180 stopni. Czyli popatrzmy, kąt A dodać kąt C, bo one są przeciwległe, mają dawać 180 stopni. Oczywiście z tymi kątami to jest taki zapis skrótowy, bo mogłabym pisać kąt DAB, ale będzie więcej pisania, a ja chcę skrótowo. Czyli tak, kąt przy wierzchołku A to jest alfa, dodać kąt przy wierzchołku C to jest alfa, dodać 2R równa się 180 stopni. No to skoro tak, no to 2 alfa dodać 2R równa się 180 stopni. Jak podzielę to przez 2, dojdę do wniosku, że alfa plus R to jest 90 stopni. Popatrz, jaka fajna sprawa mi wyszła. Alfa dodać R. A co to było alfa dodać R? Popatrzmy. O! Alfa dodać R to przecież był kąt przy wierzchołku B. Czyli ja mogę napisać, że ten kąt przy wierzchołku B po prostu jest 90 stopni. Bardzo ważną rzecz otrzymałam, czyli ja tu zaznaczę, że tu jest kąt prosty 90 stopni. No to popatrzmy, skoro przy wierzchołku B jest 90 stopni, to przy wierzchołku D też będzie 90 stopni, tak? Dlatego, że sumy kątów przeciwległych muszą dawać 180 stopni. Jeżeli chodzi o te kąty tutaj, przy wierzchołku A czy przy wierzchołku C, no mogłabym je rozpisać, ale może na razie mi to nie będzie potrzebne. Zobaczymy, prawda? I teraz ja mam powiedzieć, ile wynosi pole powierzchni pokoju Elfa Antoniego. To jest takie zadanie, gdzie mamy tak geometrię i to mamy tutaj wykorzystane w ogóle pojęcie czworokąta, tak? Do tego okrąg opisany na czworokącie, czyli twierdzenie, z którego wywnioskowałam, ale nie tylko z niego, również z informacji, że te kąty A przy wierzchołku A, B i C tworzą ciąg arytmetyczny. To jest bardzo ważna rzecz. Napisałam alfa, alfa plus L, alfa plus 2R. I skorzystałam z twierdzenia, że ten kąt plus ten, tak? Zaznaczę go, ten kąt plus ten kąt dają razem 180 stopni. Wyszło mi, że alfa plus R to 90 stopni, czyli tu 90 stopni i tu 90 stopni. Co mi to teraz dało? No dało mi to, że popatrz, jak ja bym teraz poprowadziła sobie odpowiednią przekątną, nie byle jaką, poprowadzę od A do C przekątną, no to prowadzę sobie tą przekątną, to popatrz, jak podzieliłby mi się mój czworokąt. Otóż pole mojego czworokąta A, B, C, D podzieliłoby mi się na pole trójkąta A, B, C, czyli tego tu trójkącika, tak, dodać pole trójkącika, tego tu na czerwono zaznaczę, jest to trójkącik ACD. No, a przecież pole takich trójkątów to są trójkąty prostokątne, mi wyszło pięknie. Czyli mogę policzyć w taki sposób. Jedna druga razy 2 razy 2. Dodać jedna druga razy pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 3. No i dalej to się równa. Tu dwójeczki się skrócą, wyjdzie 2. Dodać jedna druga pierwiastka z 15. I to jest oczywiście pole tego czworokąta, czyli pole powierzchni pokoju Elfa Antoniego, ale nie w przybliżeniu. To jest wartość dokładna. No a ja chcę, wiesz, matematycznie do tego podejść. Czyli chcę wartość dokładną. 2 dodać 1 druga pierwiastka z 15. Moglibyśmy sobie oczywiście przy użyciu kalkulatora przybliżyć i powiedzieć wtedy, że w
przybliżeniu pole tego powierzchni, tego pokoju elfa Antoniego wynosi tyle i tyle centymetrów kwadratowych, czy też metrów kwadratowych, zależy w jakich jednostkach. Ja specjalnie w tym zadaniu nie konstruowałam jednostek, więc dlatego no, można tutaj tylko zapisać jednostka kwadratowa jako pole powierzchni. Bardzo ciekawe zadanie, a popatrz jakie krótkie, ale wiedzę rozszerzoną no musisz mieć. Zadanie numer 5. Prezent od Mikołaja dla Małgosi jest zapakowany w pudełko w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Mam tu przygotowaną planszę właśnie z takim ostrosłupem prawidłowym czworokątnym. No co, nie jesteś w stanie sobie wyobrazić prezentu w takim kształcie? Ja jestem. Wiedząc, że krawędź podstawy ostrosłupa ma długość pierwiastek z 6, zapiszemy sobie, pierwiastek z 6, zaś kąt dwuścienny między ścianami bocznymi jest równy, ja zapiszę na razie tutaj, że jest równy, alfa równa się 120 stopni, oblicz objętość tej bryły. Mamy obliczyć objętość takiej bryły, znając krawędź podstawy. Skoro to jest oczywiście ostrosłup prawidłowy, to w podstawie będzie w tym wypadku kwadrat. To wiemy, no i ten kąt dwuścienny. No niestety, żeby zrobić to zadanie, ja muszę ten kąt dwuścienny narysować. Kąt dwuścienny między sąsiednimi ścianami bocznymi. Często młodzież ma z tym problem właśnie, żeby narysować ten kąt dwuścienny, więc jak się go zaznacza? Trzeba poprowadzić, ja sobie zawsze wybieram ścianę, tą z tyłu i sąsiednią tą tutaj z tej strony. I teraz, żeby zaznaczyć kąt dwuścienny, to pamiętaj, kąt dwuścienny jest to kąt między wysokościami odpowiednio poprowadzonymi w tych ścianach. Czyli poprowadzę wysokość tutaj w tej ściance, ale wysokość ma spadać mi na tą krawędź. I prowadzę wysokość w tej ściance tu bocznej i ona ma też spadać na tą właśnie tutaj krawędź, ta wysokość i one oczywiście tutaj pięknie spadają w tym samym punkcie. Jest to oczywiście ostrosłup prawidłowy, więc w nim jest wszystko idealnie, prawda? No i tutaj wiadomo, że muszę połączyć, żeby powstał trójkąt i tym trójkątem będziemy się za chwileczkę zajmować. Ten trójkąt wiemy, że tu ma kąt, no nie dziw się, że jest to kąt rozwarty, może tego do końca nie widzisz, ale jak najbardziej, na tym rysunku może do końca nie widać, ale jest to kąt rozwarty. I ten trójkącik chciałabym, żebyśmy sobie przerysowali tutaj, więc ja go przerysuję. Na pewno widzisz, że mam tak narysować, żeby oczywiście był tutaj kąt rozwarty. Więc narysuję. No niech będzie tutaj to 120 stopni. I teraz, co to jest to? To jest ten kawałeczek. Mówiłam, jest to wysokość. Małą literką H zaznaczę. Z drugiej strony to też jest wysokość. A wszystkie ścianki są takie same, bo jest ostrosłup prawidłowy, więc ten trójkąt będzie równoramienny. A tu na dole, popatrz, to będzie przekątna w podstawie. Czyli jeżeli tu mamy pierwiastek z sześciu, to na przekątną był wzór A pierwiastek z dwóch, na tą przekątną w podstawie, czyli u nas to będzie pierwiastek z 12, czyli dwa pierwiastki z trzech. No to podpiszmy sobie tutaj dwa pierwiastki z trzech. No i chyba powinniśmy od tego zacząć, prawda? Coś w tym trójkącie sobie zaznaczyć. Ja myślę, że najprościej nam będzie poprowadzić sobie tutaj wysokość. I teraz popatrz, jak poprowadzimy wysokość w tym trójkącie, no nie będę nazwali literką H, bo by była kolizja oznaczeń, to ten trójkąt powstaje mi jaki trójkąt? Tu jest 60 stopni, tu jest 30 stopni i próbujemy zająć się trójkątem, który znamy dobrze. To jest jeden z ważniejszych trójkątów prostokątnych. 30, 60, 90 stopni. Naprzeciwko 30 jest x. Naprzeciwko 60 tutaj jest x pierwiastków z 3. I naprzeciwko kąta prostego jest 2x. Taki ten trójkącik. No to popatrzmy. Nasze x pierwiastek z 3 to jest przecież połowa z tego, czyli to jest pierwiastek z 3. Bo tu są całe dwa pierwiastki trzech, to tu jest połowa, czyli pierwiastek trzech. Zatem oczywiście x będzie równe 1. Co nam to da? Da nam to dużo, bo da nam to, że wysokość jest równa 2. Ta wysokość, którą tutaj mogę zaznaczyć. Czyli tu jest 2 i tu jest 2. No to próbujmy dalej. No bo do objętości jest nam potrzebna wielka wysokość. Czyli ta wysokość, ja tutaj może poprowadzę. Ta wysokość jest nam potrzebna, no ale trzeba by było ją
zamknąć w jakimś trójkącie. To jest duża literka H oznaczmy. I tą wysokość musimy obliczyć, żeby się zająć objętością. Więc musimy jakiś tutaj jeszcze trójkąt wyróżnić. Ale najlepiej by było ten trójkąt, który ma tą krawędź tutaj boczną, prawda? Ten trójkąt z krawędzią boczną, czyli stąd tutaj. Jakbym tu poprawiła. Mam trójkącik, połączę. Będzie to trójkącik prostokątny. Tyle, że nie mamy tej krawędzi bocznej. No to co? No to musimy sobie jakoś z tą krawędzią boczną poradzić. Czyli musimy sobie przerysować teraz ściankę, a może na niebiesko teraz narysuję. Przerysujemy sobie ścianę boczną. Więc ja ją przerysuję, żeby było lepiej widać. I teraz przerysowałam ściankę boczną i zastanówmy się, co jest dane. Na pewno na dole wiemy, że jest pierwiastek z 6 tutaj. Na pewno wiemy, że jak poprowadzimy wysokość, to będzie ta mała literka H. To jest ta wysokość tutaj, a my ją policzyliśmy, to jest 2 tutaj. I chcemy oczywiście wyznaczyć to jest nasze B. Żeby się do tego zabrać, to pasowałoby nam oczywiście tutaj pewne rzeczy sobie zauważyć. Na pewno jest to trójkąt równoramienny, no ścianki są wszystkie trójkątami równoramiennymi, więc no musielibyśmy oczywiście jakąś na pewno zależność zapisać. Ja myślę, że najpierw w tego małego trójkąta oznaczmy sobie tutaj Y i policzmy stwierdzenia Pitagorasa, czyli Y kwadrat plus 2 kwadrat równa się pierwiastek z 6 do kwadratu. Czyli y kwadrat dodać 4 równa się 6. Czyli y kwadrat równa się 2, czyli y to jest pierwiastek z 2. No może nam się to sprzydać, dlatego ja tutaj zaznaczę pierwiastek z 2. I teraz, oczywiście moglibyśmy zapisać sobie, bo tu mamy jedno twierdzenie Pitagorasa, moglibyśmy sobie użyć drugie twierdzenie Pitagorasa. No można też innym sposobem, ale załóżmy, że robimy tak. Tu stosowałam najpierw jedno twierdzenie Pitagorasa, teraz tutaj zastosuję drugie, tylko wtedy odtąd dotąd, to ja już mam B minus ten mój pierwiastek z 2. Ale to nie stanowi jakiegoś problemu większego dla nas, czyli układamy 2 do kwadratu dodać B minus pierwiastek z 2 do kwadratu równa się B do kwadratu. Czyli 2 do kwadratu, powtarzam, dodać B minus pierwiastek z 2 do kwadratu równa się B do kwadratu. No to 4 dodać. Tu wzór skróconego mnożenia b kwadrat minus 2 pierwiastki z 2 b dodać 2 równa się b do kwadratu. Oczywiście te b do kwadratu nam się skasuje i zapiszmy co zostało. Minus 2 pierwiastki z 2 b równa się 4 plus 2 to jest 6, czyli będzie minus 6. Podzielę przez minus 2 najpierw, czyli pierwiastek z 2 b równa się 3. I podzielę przez pierwiastek z 2, czyli wyjdzie mi, że b to się równa 3 pierwiastki z 2 na 2 po usunięciu niewymierności. No i teraz na końcu mogę przejść do jeszcze jednego twierdzenia Pitagorasa, które pozwoli mi duże H wyliczyć. Czyli do twierdzenia Pitagorasa z tego tutaj trójkącika. Z tego tutaj trójkącika. No to układam. H do kwadratu dodać. To była połowa z przekątnej. Przekątna miała 2 pierwiastki z 3. Czyli będzie pierwiastek z 3 do kwadratu równa się i moje B, które mi tutaj wyszło, czyli 3 pierwiastki z 2 nad 2 do kwadratu. No to liczymy. H do kwadratu dodać 3 równa się i tu podnosimy, będzie 9 razy 2, czyli mamy 18 nad 4. Przeniesiemy sobie, czyli H do kwadratu równa się 18 czwartych minus 12 czwartych od razu, czyli H do kwadratu to się równa 6 czwartych. Po spierwiastkowaniu mamy pierwiastek z 6 nad 2. Teraz mając oczywiście już wysokość, liczę objętość ze wzoru 1 trzecia pole podstawy razy wysokość. Czyli V to się równa 1 trzecia pole podstawy. W podstawie jest kwadrat, czyli pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 6 to jest oczywiście 6 i razy moja wysokość pierwiastek z 6 nad 2. Oczywiście jak skrócę sobie odpowiednio tutaj dwójeczki też mi się skrócą i wychodzi mi pierwiastek z 6. Czyli objętość
jest równa pierwiastek z 6 jednostek, oczywiście sześciennych. Nie podałam tam, jakie to są jednostki, czy to są centymetry sześcienne, czy może metry sześcienne. Ja myślę, że Małgosia to chciałaby mieć taki prezent, który byłby, jednostki tutaj byłyby metry sześcienne, prawda? I wtedy mogłabym powiedzieć, że objętość tego prezentu wynosi pierwiastek 6 jednostek sześciennych. Oczywiście moglibyśmy to przy użyciu kalkulatora przybliżyć, żeby podać w miarę przybliżony wynik, ale to jest matematyka, więc podajemy wyniki dokładne. No chyba, że w treści zadania poproszą Cię, no to wtedy będziesz musiał przybliżyć. Ale ja o to nie proszę. Chcę, żeby podać mi wynik dokładny, czyli wynikiem dokładnym jest objętość równa pierwiastek z 6 jednostek sześciennych. Mam nadzieję, że taki prezent na Mikołaja, jaki ja teraz zafundowałam, czyli Mikołajki w iKamat, będą dla Ciebie fajnym przeżyciem, dzięki czemu w taki zabawny sposób chciałam Ci pokazać też, że matematykę można stosować wszędzie, przy każdej okazji. W zeszłym tygodniu były Andrzejki w iKamat. W tym tygodniu są Mikołajki w iKamat. Zobaczymy, kiedy jeszcze wypadnie nam jakieś fajne święto. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że się podobało i dziękuję bardzo za uwagę.